w nocy był mróz, wcale nie jest tak ciepło. Jak wyjdzie słońce, jest od razu przyjemniej, ale w nocy jest mróz i ta przyroda jest jeszcze uśpiona. Codziennie rano wychodzimy polatać, tak mniej więcej dwie baterie na początek dnia i dwie na koniec. To wygląda coraz lepiej, jeżeli chodzi o moje loty FPV. Dzisiaj zrobimy zupełnie w innym terenie. Jest trudniejszy teren, jest dużo skał i tu można się rozwalić. Widać, że są bardzo dobre warunki, bo nie wieje tak mocno dzisiaj. I też fajne jest to, że tutaj nie ma takich drzew wysokich w pobliżu. Może tam trochę dalej, jakieś 20 metrów. Ale tutaj ten główny łańcuch, on tylko jest otoczony krzaczkami. Nie ma takich mega wysokich drzew, z którymi nie mógłbym sobie poradzić, jeżeli chodzi o wydostanie quada FPV. Tu już skałki się powoli rozgrzewają. Myślę, że ludzie dzisiaj przyjadą się wspinać. I słuchajcie, w ciągu tej dzisiejszej wycieczki postaram się też wam opowiedzieć o moich kilku takich wrażeniach, jeżeli chodzi o FPV, czego się nie spodziewałem i co mnie zaskoczyło, a też o czym warto wiedzieć, zanim zacznie się taką przygodę. Na pewno najbardziej mnie zaskoczyło to, jak trudno lata się dronem FPV. Właściwie tutaj nie ma żadnego wspomagania, jeżeli chodzi o systemy. Nie ma żadnego GPS-u, nie ma pozycjonowania, nie ma precyzyjnego zawisu, nie ma obstacle avoidance, czyli unikania przeszkód. Właściwie nie ma tutaj nic, oprócz tego, że mamy dobrą wizję i widzimy wszystko w goglach. Ale to dobra wizja, to wcale nie jest dobra wizja. Jak zobaczycie, jak wygląda obraz bezpośrednio podany z VTX na DVR, co to znaczy, to też jest kosmos. To jest to obraz analogowy z lat 70. Zupełnie inny niż obraz cyfrowy, jeszcze w rozdzielczości 4K, do którego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Jestem w szoku, bo myślałem, że będziemy pierwsi tutaj z Leniusiem, ale jednak nie. Dzisiaj jest niedziela, zapomniałem sobie, a w niedzielę ludzie mają wolne i przyjeżdżają rano się wspinać, nawet jak jest mróz. Jak my tutaj zaparkowaliśmy, było 0 stopni. No dobra, zobaczmy, czy wszystko działa. Jak działa? Throttle down, o tym trzeba pamiętać. Tutaj nie ma skrupułów. I switche zablokowane też, żeby nam w rękach dron nie stał się piłą łańcuchową. Parę rzeczy jest tutaj cholernie ważnych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego, że quad, tak jak wam mówiłem, on nie ma specjalnie systemów, które mogą nas uchronić przed różnymi rzeczami. Tak na przykład, jeżeli zostawimy go w sposób uzbrojony, może przez przypadek nam na przykład pociąć ręce. I to jest jedna z takich rzeczy, które często się zdarzają wśród szczególnie początkujących użytkowników. Ja też musiałem się przyzwyczaić do pewnych procedur. Między innymi to, żeby najpierw sprawdzać, czy aparatura jest uzbrojona, a dopiero w tym momencie podłączam baterię. Bo ogniwa, jak widzicie, podłączone są na sztywno. Tutaj nie ma żadnego włącznika, nie ma żadnej kalibracji. Oprócz tego, że po prostu włączamy do zasilania i jeżeli radio jest uzbrojone, jeżeli aparatura jest uzbrojona, to zacznie nam momentalnie kręcić. I w tym momencie śmigła zaczynają się obracać, a te śmigła są cholernie twarde. Teraz jest lepiej. Ten obrazek jest zdecydowanie lepszy. Nieźle było.
było naprawdę nieźle. No staruszku, wpisałeś się jak prawdziwy bohater. Przede wszystkim muszę go raz łączyć, bo to jest podstawa. Fajne jest też to, że tutaj właściwie można różne rozwiązania stosować i można eksperymentować. Czyli na przykład różne rozmiary i pojemności ogniw można stosować. Ja mam tutaj 1300 mAh. Spróbuję zamówić 850. Powinny być te ogniwa dużo lżejsze. Może będę miał na przykład większą dynamikę. Może będzie lżejszy trochę, łatwiejszy do sterowania. I tutaj można naprawdę eksperymentować z różnymi rozwiązaniami. Mega. Drugi lot spróbuję zrobić trochę spokojniejszy, czyli jak najspokojniejszy lot. I zobaczymy, czy jestem w stanie ujęcia takie bardziej, może nie dynamiczne, ale takie bardziej kinowe osiągnąć właśnie z GoPro. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Nie ma tragedii. Jest gitarka. Nawet. No. Nie ponieśliśmy żadnych strat. Kamera jest nieco nisko, dlatego miałem słaby point of view. Tutaj to widać. Czego rozbroić przede wszystkim? Tu jeszcze muszę wam powiedzieć, że jest szereg ukrytych kosztów, jeżeli chodzi o FPV, bo zaczyna się niewinnie od symulatora, aparatury i tanich gogli, a później się ląduje, człowiek ląduje na przykład z Fetsharkami, z drogimi goglami za 2,5 koła, albo na przykład z systemem Crossfire, TBS Crossfire, który daje niesamowity zasięg, nawet dużo lepszy niż OcuSync. Kto widział film na przykład z Matterhornu, to wie, na czym polega zasięg Crossfire. I to wszystko kosztuje oczywiście. Okej. Kosztuje, jak wszystko co dobre w życiu, ale z drugiej strony można zacząć też budżetowo. Ja kupiłem Cineupa za 1200, dwie baterie mniej więcej kosztowały mnie 150, gogle 3-400 plus aparatura też mniej więcej około 400. I to są te moje podstawowe wydatki. GoPro już miałem wcześniej, teraz jest nieco już poszlifowane to GoPro, ale ogarniamy. Równowartość Mavica Mini wersji combo, można naprawdę już mieć fajny zestaw FPV razem z symulatorem, który kosztuje $20. Chodź, pójdziemy tu na dół, dobra? Chodź! Tu na dół chodź. Cineup nie nadaje się też do takiego wysokiego latania, dlatego że go mocno wiatr zabiera i widziałem wyraźnie, że w jedną stronę, pomimo że nie jest specjalnie wietrznie dzisiaj, to jednak wiatr go mocno zabierał i mocno go znosił. Myślę, że najlepszym sposobem na rozpoczęcie takiej przygody z FPV jest symulator, czyli kupujemy aparaturę i aparaturę trzeba kupić już porządną, Taranisa, tą Q7. I jeżeli mamy aparaturę, możemy podłączyć ją poprzez USB i zakupić sobie symulator. Mniej więcej $20 kosztuje, ale one są naprawdę dobre. Może nie taki poziom jak PlayStation, ale są naprawdę niezłe i wiernie oddają. Można wiele rzeczy wyregulować. Po 20 godzinach jesteśmy gotowi. Możemy też kupić TinyWhoop. To jest malutki dron, który już łączy nam się z radiem i z goglami i jesteśmy w stanie polatać nim po domu i poćwiczyć. To, co jest nieodłącznym elementem lotów FPV, to są epickie upadki i crashe. Ja tych kolizji miałem już chyba ze 30. Właściwie to na każdym treningu. Staram się teraz latać jak najodważniej i latam nad łąką, ćwiczę, dlatego że tam jest miękkie lądowanie. Ale nawet jak latam nad łąką, to czasami zdarza się utracić wizję w goglach, bo na przykład poluzowana jest ta antena z VTX-u.
I nagle ląduję 300 metrów dalej w jakichś kamieniach i GoPro jest całe rozpieprzone, ale szczęśliwie znajduję tego drona. Więc to też nie jest tak, że za każdym razem mamy super wizję w goglach, bo zdarza się, że sygnał faktycznie tracimy, ten analogowy. Wystarczy, że powieje, trochę mi go poniesie w bok i zaczyna się prawdziwa jazda z poszukiwaniem. Leonek jest na szczęście tak sprytny, że słyszy ten sygnał dużo wcześniej niż ja i znajduje kłada przede mną. Także z tym mam super, mega szczęście. Przez to okienko jeszcze jest za wcześnie, żebym przelatywał. Ale może kiedyś, albo tędy. Ta skała jest piękna. I tu jest jeden z fajniejszych motywów, jakie mogę wam pokazać. Idziemy. I zobaczcie, co się dzieje. Tu jest taki kominek. Nie widać tego idealnie. Wychodzimy.